Listopadowy wykład. Wykład jest pod tytułem Czy wirusy są żywe? I poprowadzi to pan profesor Stanisław Czachorowski. Bardzo dziękuję panu profesorowi, że zgodził się wygłosić kolejny wykład z naszego cyklu. Ponieważ wiedzą państwo, to jeśli ktoś nie wie, to przypomnę. Pan profesor Czachorowski kieruje naszym projektem, jest kierownikiem całego projektu, jest osobą bardzo zapracowaną, ale głosi też wiele różnych mądrych informacji na temat ogólnie pojętej przyrody i to chyba wszystkim bardzo się podoba. Ja już nie przedłużam, wiem, że klasy, które miały nas słuchać, myślę, że już czekają w pogotowiu. Przypomnę tylko, że połączyliśmy się przy pomocy platformy Click Meeting i państwo słuchający niestety głosu nie macie, ale mogą państwo zadawać pytania. Ja zachęcam szczególnie tutaj nauczycieli, którzy pewnie prowadzą uczniów, czy jesteście razem w klasie, nie wiem w jakim systemie teraz państwo pracujecie, żeby zadawać pytania na czacie i pan profesor na pewno te pytania zobaczy, odczyta i odpowie, więc zachęcam do aktywności. W trakcie można zadawać, a na koniec na pewno przyjrzymy się tym pytaniom, jeśli one się pojawią, jeśli nie, to ja jeszcze zachęcę. Także już oddaję głos panu profesorowi. Proszę bardzo, dzisiaj o wirusach. Witam serdecznie. Możemy oczywiście włączyć kamerę. Jeśli państwo będziecie chcieli, dacie znać informacje na czacie, że macie w klasie kamerę, to w taki sposób również możemy się komunikować. Ja chcę dzisiaj państwu opowiedzieć o wirusach, a problem jest niebagatelny, nie tylko ze względu na ich chorobotwórcze właściwości, które być może nas najbardziej interesują, ale problem taki bardzo teoretyczny. Pytanie, które zrodziło się u ucznia czy uczennicy klasy ósmej, bierze się z tego, co można znaleźć w podręcznikach, bo z jednej strony wirusy opisywane są jako niecałkiem żywe, czyli gdzieś na pograniczu, a z drugiej strony definicja ekosystemu to biotop plus biocenoza. I ze złożenia takich informacji, które można znaleźć w podręczniku, rodzi się jakże trafne pytanie, czy wirusy należą do biotopu czy do biocenozy. No bo skoro nie wykazują czynności życiowych, przynajmniej w niektórych fazach, to jak zaliczyć do biocenozy? Być może poprawniej byłoby zaliczyć je do biotopu. Zdawałoby się, że karkołomne pytanie, a ja na nie będę teraz odpowiadał. Wirusy jako obiekty, istoty, tu jest właśnie trudno z ich nazwaniem poprawnym, są bardzo liczne i wszędzie obecne, bardziej niż nam się kiedykolwiek wydawało, z tego względu, że zdecydowana większość nie jest dla nas chorobotwórcza, więc nie wykazywaliśmy zainteresowania. Są obecne w każdym miejscu biosfery, nawet liczniejsze podobno są niż bakterie wszystkie razem wzięte. I to pierwsze pytanie, czy wirusy zaliczyć do organizmów żywych, czy nie? Ono się będzie przewijało w różnych podręcznikach, odpowiedzi będą różne, stąd kłopot nie tylko ucznia, nie tylko nauczyciela, ale i samych naukowców, jak o wirusach mówić. Odpowiem także na pytanie, czy sensowny jest podział na materię ożywioną i nieożywioną. Używamy tych terminów, ale czy rzeczywiście są one poprawne? Również na pytanie, czy biotop plus biocenoza to równa się ekosystem, czy takie skrótowe, lakoniczne opisanie ekosystemu jest wystarczające? Będzie więc to również pytanie o to, gdzie jest granica między tym, co żywe, a tym, co nie jest żywe, co nieożywione. Odpowiedzi na to, czym są wirusy, są różne, czy były różne w różnych okresach. Na początku, kiedy zostały odkryte, nazywane były czynnikiem chorobotwórczym, bo jeszcze nie wiedziano, co to jest. Był pierwszy problem z odróżnieniem, czy jest to jakaś toksyna, czy coś, co moglibyśmy nazwać mikroorganizmami. Dopiero bardzo sprytne eksperymenty, które wykazały namnażanie się tego czynnika, pozwoliły zaliczyć do mikroorganizmów. Przez długie lata w podręcznikach akademickich i nie tylko funkcjonowały jako mikroorganizmy i te definicje państwu pokażę. W tej chwili bardziej popularna jest definicja czy wskazywanie, że jest to organizm niepełny, żeby nie nazywać organizmem żywym. Jak będzie w przyszłości? Trudno powiedzieć, jako że naukowcy cały czas nad nie tylko wirusami pracują, próbują uporządkować wiedzę biologiczną. Być może dlatego biologia jako nauka jest frapująca, właśnie dlatego, że tak dużo nowych rzeczy się pojawia. Wiek XXI na pewno jest wiekiem
biologii, ona dużo nowego wnosi i każe nam przemyśleć stare, wydawałoby się raz ustalone fakty. Przedstawię kilka definicji z różnych źródeł, w tym z książek, które są dostępne dla każdego, w tym i ucznia, a więc z jakimi informacjami czytelnik może się spotkać i dlaczego pytania o wirusy są jak najbardziej zasadne. Te pytania nie biorą się z próżni, one wynikają ze stanu wiedzy i z tym, z czym się spotykamy. A zatem skąd się biorą fakty w książkach? Pierwszy przykład z podręcznika do wirusologii. Możemy zauważyć to, co wielokrotnie będzie się pojawiało. Nie mają budowy komórkowej, a tu jest wskazanie, nie są organizmami, czyli powiązanie z teorią komórkową i jednocześnie, że sytuują się gdzieś na pograniczu materii ożywionej i ożywionej. Z drugiej strony inny fragment tego samego podręcznika, w którym wymieniany jest Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów, czyli w zasadzie tak samo jak innych organizmów żywych, zwróćcie Państwo uwagę, jednostki systematyczne, tak jak i dla roślin, grzybów, zwierząt, etc. Więc pewien taki dualizm. Z jednej strony nie jest żywe, nie jest organizm, a z drugiej strony jakaś tam klasyfikacja. Nie bierze to się znikąd. Zacznijmy od definicji organizmu. Czym jest organizm? Jest to istota żywa, charakteryzująca się procesami życiowymi, zaraz o nich powiemy więcej, zdolną do samodzielnego życia. I to określenie zdolną do samodzielnego życia powoduje, że na wirusy, z wirusami mamy problem, bo nie do końca są, tak jak i wszystkie inne pasożyty, zdolne do samodzielnego życia. To, że zajmuje, że stosuje się dla nich klasyfikację i nazewnictwo, to jest coś typowego dla wszystkich innych organizmów żywych, a więc tu widzimy pewne podobieństwo. Dokładniejsza definicja organizmu żywego, tu akurat wskazywane są rośliny i zwierzęta, ale możemy dodać grzyby, pierwotniaki, etc. Wykazują oznaki życia takie jak oddychanie, metabolizm, wzrost, ruch, rozwój, rozmnażanie, odżywianie, czyli wszystkie czynności żywe, stają się, czy tym charakteryzuje się organizm żywy. Tu jest oczywiście wskazanie, że organizm żywy to zbiór komórek zorganizowanych tkanki. To jest słuszne tylko dla organizmów wielokomórkowych, a przecież są i bakterie, i eukarionty jednokomórkowe, które też są organizmami. Widzimy więc, że ta definicja nie obejmuje całości zróżnicowania świata żywego. Była stworzona na potrzeby jakiegoś tam podręcznika, może nie o wszystkich aspektach pomyślano. Kolejna definicja, już bardziej pełna, organizm żywy, istota żywa, której poszczególne części składowe tworzą zharmonizowaną funkcjonalną całość, czyli nie tylko metabolizm, o którym wcześniej była mowa i te własności życia, ale również, że stanowią całość. I tu dobre wskazanie, że na przykład ameba jest takim organizmem, ale podobne do niej jednokomórkowe leukocyty czy amebocyty nie mogą być uznane za organizmy, bo są tylko fragmentem większego organizmu, w tym przypadku wielokomórkowego. Tak, biologia ze swojej natury jest bardzo skomplikowana, ale jest w tym sens i można sobie to jakoś uporządkować. Skoro wspomniałem o organizmie złożonego z wielu komórek, to tu dochodzimy do pewnego problemu, co jest organizmem, jaka jest granica między organizmem, osobnikiem, a kolonią czy biocenozą. Na porosty możemy spojrzeć jako na typowy organizm, który składa się z dwóch komponentów, grzyba i glonu symbiotycznego. Jako organizm możemy nazywać, a jednocześnie jest to coś złożonego z kilku części. Zwróćcie uwagę, że mogą być zupełnie niesamowite organizmy, takie jak nazwany pando. Jest to polikormon topoli osikowej, wiek ponad 10 tysięcy lat, zawiera 47 tysięcy drzew, czyli ramet pojedynczych, zajmuje 43 hektary, waży ponad 6 ton. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to największy organizm żywy, jaki do tej pory poznaliśmy, wielkości ponad 40 hektarów. Z taką złożonością
i różnorodnością życia mierzy się biologia. Nie dziwcie się więc, że pojawiają się różnego typu problemy z wyraźnym nazwaniem, oddzieleniem niektórych elementów. No dobrze, ale jeśli dwa organizmy są ze sobą ściśle związane, na przykład zapylacz i roślina kwiatowa, u niektórych gatunków ta specjalizacja jest bardzo silna, tylko niektóre na przykład ćmy przystosowane są do zapylania jednego gatunku kwiatu i wiąże się z tym złożona budowa odpowiedniej długości dna kwiatowego i trąbki u tego motyla, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że stanowią pewien jeden mocno zintegrowany twór, mimo tego, że owady często odlatują od swojej rośliny. I takich sytuacji przejściowych w biologii jest więcej. Ale wróćmy do wirusa. Jak nazwać wirusy? Czy organizmem, czy istotą, czy tworem, czy systemem, czy obiektem? Ponieważ znajdują się gdzieś pomiędzy tym, co uznajemy za na pewno żywe organizmy, a tym, co być może nie jest do końca organizmem, czasami dla określenia wirusów używamy innych określeń typu czynnik chorobotwórczy wskazujący na pochodzenie choroby, na twór, istotę, etc. Na zewnątrz wirion jest wyraźnie widoczny, ale w tej fazie może nawet ulegać krystalizacji, czyli zachowuje się zupełnie jak materia nieorganiczna czy obiekt nie wykazujący cech życia. Gdybyśmy spojrzeli jednak na pełen cykl życiowy wirusa od tego stadium wirionu po wniknięciu do komórki, wszystkie procesy życiowe odbywają się wewnątrz gospodarza komórkowego, a więc no, i metabolizm i parę innych cech życia się odbywa, aczkolwiek nie samodzielnie, bo wespół wewnątrz komórki gospodarza jeden wielki metabolizm, syntetyzowanie wirusowego DNA lub RNA i pojawianie się potomnych wirusów, w tym przypadku wirionów. Mamy więc dwie części cyklu życiowego wirusa. Pozakomórkową, łatwo widoczną, możemy zobaczyć obiekt w otoczce białkowej, aczkolwiek nie identycznej z budową komórkową, i to, co się dzieje w środku, gdzie trudno znaleźć granicę między częściami wirusa, czy to materiału genetycznego, czy to białek, a częściami komórki gospodarza. Tutaj tej granicy musimy się mocno doszukiwać i jest problematyczne. Natomiast wirusy możemy porównać do propagu, do diaspor. Są takim elementem wiriony dyspersyjnym. To one pokonują odległość od jednego gospodarza komórkowego do drugiego. W niesprzyjającym dla wirusów środowisku pozakomórkowym muszą przetrwać, ale podobnie zachowują się różnego typu zarodniki u grzybów czy niektórych eukariontów. Podobnie zachowują się nasiona u drzew czy nasiona roślin, a czasami nawet postacie imaginalne u owadów służą do dyspersji, zasiedlania nowych siedlisk, przetrwania niekorzystnych warunków środowiska. I tutaj widzimy pewnego rodzaju analogię między wirionami jako formą przetrwalnikową i dyspersyjną. Możemy porównać do zarodników i nasion. Nie jest to oczywiście homologia, a tylko analogia, wypełnianie podobnej funkcji w środowisku. I tu możemy mówić o analogii w cyklu życiowym, a nie homologii. Jeśli spojrzymy na teorię cyklicznej endosymbiozy, to możemy zauważyć, że takie organizmy samodzielne, które powstały w wyniku integracji części składowych, w tym przypadku prakomórki eukariotycznej, jakichś tam organizmów bakteriopodobnych, które w tej chwili są mitochondriami, to samo możemy powiedzieć o organie ruchu, organellum ruchowym w komórkach, organizmach jednokomórkowych czy plastydach u roślin. Widzimy, że to też są części składowe. Trudno rozdzielić w tej chwili komórkę, oddzielić z komórki mitochondria, żeby ona zachowała swoje funkcje życiowe, podobnie z plastydami. A więc mamy w historii życia na Ziemi, filogenezie, takie momenty, gdzie poszczególne
osobne elementy, organizmy integrują się i tworzą nową całość. Nie tylko kolonie, ale również takie mini ekosystemy, które integrują się. Na początku mogło być to pasożytnictwo, mogło być to drapieżnictwo albo mutualizm od samego początku. W tej chwili nie potrafimy podać przyczyn i powodów ekologicznych, w których zaczęła się ta integracja. Niemniej w tej chwili jest to jeden zwarty organizm. Moglibyśmy to porównać troszeczkę do lalek, matrioszek, nie wiem, czy Państwo takowe znacie, młodsze pokolenie może nie znać, ale długotrwałe relacje między elementami znajdującymi się w ekosystemie albo w mniejszym układzie powodują zintegrowanie w nowy zupełnie organizm. I taki problem mamy również z wirusami. Wróćmy do definicji. Organizmy żywe cechują takie atrybuty jak ruch, oddychanie, wrażliwość na bodźce, zdolność do wzrostu, reprodukcja, wydalanie, etc. Wszystko to dobrze wskazuje, co robią organizmy żywe, ale nie stanowi to wyczerpującego wyjaśnienia, na czym polega istota życia. A na to pytanie chcielibyśmy odpowiedzieć, bo gdybyśmy dobrze potrafili zdefiniować, na czym polega życie, czym jest istota życia, wtedy moglibyśmy powiedzieć, czy to, co ewentualnie spotkamy na innych planetach w kosmosie, mamy zaliczyć do istot żywych, czy niekoniecznie. Mimo że nie będzie się opierało na budowie komórkowej, czy na białkach i DNA, podobnie mamy z elementami kultury, tak jak to, co możemy obserwować w internecie, czy w świecie cyfrowym, czy robaki komputerowe, wirusy komputerowe, sztuczna inteligencja ma już pewne cechy istot żywych, czy jeszcze nie ma. Biologia pozwala nam na takie niesamowite pytania odpowiadać, no niemniej musimy na tym jeszcze sporo popracować. Kolejna definicja, wirusy, twory istniejące na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Używamy tego pojęcia materia ożywiona i nieożywiona. Są to pojęcia archaiczne. W tej chwili wiemy, że nie ma czegoś takiego jak materia żywa i nieożywiona. Jest to dokładnie ta sama materia, są to dokładnie te same pierwiastki i związki chemiczne. Niczym się nie różnią. Różnią się tylko wzajemnymi relacjami między sobą, zorganizowaniem i to, jak są ułożone w przestrzeni. Zatem raczej należałoby unikać w definicjach nie tylko wirusów dzielenia na materię ożywioną i nieożywioną. Jest to taki skrót myślowy, głęboko w tradycji zakorzeniony z początków nauki nowożytnej. Jeśli go używamy, to wiedzmy o jego pewnych ograniczeniach, można szukać nieco innego sposobu nazwania. No tak, w kolejnej definicji również mamy określenie z pogranica życia i nieżycia, materii ożywionej i nieożywionej, a zatem moglibyśmy mówić, że wirusy są niecałkiem żywe. Już wspominałem o tym, że pojęcie materii ożywionej i nieożywionej jest to taki słowny archaizm, jeszcze funkcjonujący, ale sensu merytorycznego już w tym nie ma. Używamy, ale w innym rozumieniu niż kiedyś. Dlaczego z wirusami jest problem? Dlatego, że w XIX wieku powstała teoria komórkowa. Naukowcy dostrzegli, że rośliny, potem zwierzęta i potem wszystkie inne istoty, które obserwowaliśmy, mają budowę komórkową, a więc wszystko to, co żywe, musi mieć budowę komórkową i to się do tej pory sprawdzało. Jeśli nawet spojrzymy na wirusy, to w zasadzie ich aktywność jest wewnątrz komórki, czyli w pewnym sensie nie wyłamują się z teorii komórkowej, bo cała ich aktywność metaboliczna i replikacyjna odbywa się wewnątrz komórki. Tyle tylko, że nie własny, a wewnątrz komórki gospodarza. Z kolei same wiriony nie mają budowy komórkowej, przypominają tylko komórkę, bo mają osłonkę białkową, a nie typową błonę biologiczną. I na dodatek w stadium wirionu nie obserwujemy aktywności metabolicznej, stąd te problemy z klasyfikowaniem wirusów. Niemniej to, co już przedstawiłem, pozwala stwierdzić, że w zasadzie należałoby je zaliczyć do biocenozy, jako do tej części ożywionej ekosystemu. Ekosystem to coś więcej niż prosta suma biotop i biocenoza, jako że organizmy
wchodzą ze sobą w relacje. Ekosystem to nie tylko to, co nazwiemy życiem i to, co nazwiemy siedliskiem, środowiskiem, ale również relacje między tymi obiektami. Zatem uproszczone biotop plus biocenoza jest to oczywiście taki skrót myślowy, który pozwala zrozumieć ekosystem, ale jest to definicja niepełna i warto pamiętać, że chodzi o coś więcej niż prostą sumę. Dobra definicja ekosystemu z podręcznika profesora Weinera: dowolny fragment biosfery, w którym grupa organizmów realizuje procesy produkcji i dekompozycji, na to proszę zwrócić uwagę, przynajmniej przy częściowo zamkniętym obiegu materii. Druga część definicji dotyczy tego, co się dzieje na poziomie zupełnie molekularnym. Mowa jest oczywiście o organizmach, ale nie tylko. W takiej definicji już wirusy mieściłyby się jako część biotyczna każdego ekosystemu. Mamy tu dwa podejścia. Możemy traktować, znaczy na pewno wirusy są pasożytami komórkowymi. Być może jako pasożyty pojawiły się jeszcze na etapie życia przedkomórkowego. O tym jeszcze będzie za chwilę. Są dwie hipotezy. Jedna mówi, że niejako są to usamodzielnione fragmenty komórki. Urwały się w cudzysłowie z materiału genetycznego i rozpoczęły swoje samodzielne życie. Ja skłaniam się bardziej ku drugiej hipotezie, że ich charakter wynika z tego, że pochodzą z okresu życia przedkomórkowego. Podobne do wirusów ruchome elementy genetyczne to chociażby są plazmidy i kilka innych zjawisk, które występują w przyrodzie. Ja zaliczałbym wirusy do fazy ewolucji przedkomórkowej, czyli wtedy, kiedy jeszcze komórek nie było, ale coś, co możemy nazwać ekosystemami i istotą życia, już się pojawiło. Ważne pytanie, od kiedy możemy mówić o zjawisku życia i do kiedy, to znaczy, czy to, co ludzkość wytwarza w postaci sztucznej inteligencji, też możemy nazwać żywym procesem lub posiadającym przynajmniej niektóre cechy procesów żywych. W biologii wiele rzeczy łatwiej wyjaśnić, jeśli podejdziemy do tego w ujęciu ewolucyjnym i ekologicznym, czyli umieścimy organizm w środowisku. Organizm nie jest bytem samodzielnym, on funkcjonuje i w toku filogenezy na skutek wielu procesów ewolucyjnych przystosował się do życia w konkretnym środowisku. To samo możemy powiedzieć o wirusach. Więc jeśli spojrzymy i ewolucyjnie, i ekologicznie, to wirusy są bezsprzecznie elementem biocenozy, tego, co moglibyśmy nazwać elementem ożywionym w ekosystemie. Spójrzmy jeszcze raz na cykl życiowy wirusów z fazą pozakomórkową i komórkową i to, co już pokazywałem z diasporami o zmniejszonej aktywności, które mogą przetrwać niekorzystne warunki środowiska i ułatwiają w dyspersji. Wirus, który nas atakuje, odpowiedzialny za pandemię, koronawirus, również przedostaje się od jednego organizmu do drugiego, musi przetrwać w niekorzystnych, pozaorganizmalnych warunkach. W większości się nie udaje, dlatego nosimy maseczki, dlatego dezynfekujemy miejsce, po to, żeby utrudnić wirusom dyspersję do kolejnego organizmu, na którym będzie pasożytował. Wróćmy jeszcze raz do definicji, które możemy spotkać w podręcznikach. Proszę zwrócić uwagę, jest określony jako czynnik zakaźny, oczywiście będący na pograniczu między organizmami żywymi a materią nieożywioną, bo brakuje budowy komórkowej i uznawane są, że nie są w pełni organizmami żywymi albo takimi częściowymi, nieprawdziwymi. Nie są w niektórych ujęciach zaliczane do żadnego z pięciu królestw organizmów żywych, aczkolwiek dawniej wydzielano dla wirusów osobną domenę wskazującą, traktującą jako bardzo specyficzne mikroorganizmy. Tu również mamy niewielkie cząstki zakaźne, po to, żeby uniknąć słowa organizm. I podsumowanie, że w związku z tym, że są pasożytami niezdolnymi do namnażania się i życia poza komórkami, nie zalicza się do
organizmów żywych. Nawiązuje to do teorii komórkowej, jednej z fundamentalnych zasad w biologii. Owszem, do istot żywych upodobnia je zdolność do reprodukcji, posiadanie materiału genetycznego, genów i podleganie ewolucji, czyli tu ewolucja jako proces jest niezwykle ważna. Nowsze badania wykazały, że niektóre wirusy mają własne enzymy, czyli nie są takie proste, jak nam by się wydawało, a za chwilę jeszcze powiem, że najnowsze odkrycia znowu przyniosły nam sporo ciekawostek. Jeśli mówimy o wirusach w komórce, to warto zastanowić się, czym jest symbioza i wzajemne zintegrowanie różnych komponentów w ekosystemie, różnych organizmów. Tu na pewno mamy z relacjami typowo ekologicznymi, pasożytnictwem i silnym uzależnieniem wirusa od swojego żywiciela. Ale proszę zwrócić uwagę, że te definicje z końca XX wieku i początku XXI wskazują wprost, że wirusy uważane są za mikroorganizmy z określonym materiałem genetycznym, z kapsydem. Niektóre poksywirusy mają budowę złożoną i są czasami większe od niektórych małych bakterii, a więc wyłamują się z pewnego naszego sposobu myślenia. Nie mają oczywiście ani błony komórkowej, ale zawierają niektóre inne substancje łącznie z enzymami, co powoduje, że nie są takie proste, jak na początku myśleliśmy, przynajmniej nie wszystkie. Na pewno występują w dwóch postaciach, wirionu jako tego stadium pozakomórkowego i stadium wewnątrzkomórkowego, aktywnego, które jest rozproszone w makromolekułach komórki i trudne jest do identyfikacji. Jak już wspomniałem, niektóre wirusy są większe niż najmniejsze bakterie, a więc wyłamują się z pewnego naszego sposobu myślenia o wirusach. Z całą pewnością są wewnątrz komórkowymi pasożytami, do tego są znakomicie przystosowane. Kolejna definicja również wymienia te dwie fazy. Fazę tutaj może nieszczęśliwie nazwana faza wegetatywna, bo nawiązuje do innych terminów biologicznych i fazy komórkowej, wewnątrzkomórkowej, gdzie uczestniczy w metabolizmie całej komórki. Przejdźmy do kolejnej definicji, też podręcznika akademickiego, tylko że z końca XX wieku wprost profesor Kunicki Goldfinger pisze drobnoustroje. Były zaliczane jako drobnoustroje razem z bakteriami, grzybami czy glonami jednokomórkowymi oraz pierwotnikami, czyli małe mikroorganizmy. Małe organizmy, nawet wydzielano nadkrólestwo virales, czyli wirusy, jako osobną kategorię istot żywych, żeby tu być w miarę, nie wchodzić w szczegóły. Wirusy wtedy określono jako zbudowane z makrocząstek białkowych i nukleinowych, jako samoodtwarzający się i samoregulujący system otwarty. To jest niezwykle ważne, a więc nie wskazywanie na budowę komórkowe, ale na istotę systemu, który jest zdolny do samoodtwarzania się i regulacji. Przy takiej definicji jak najbardziej można by uznawać wirusy za organizmy żywe. No jest to spójne, skoro wcześniej profesor Kunicki-Goldfinger nazywał mikroorganizmami, to znalazł dla nich takie określenie, że dość dobrze się mieszczą tutaj wirusy. Zatem zależy, jaką przyjmiemy, co to jest definicja organizmu i procesów życiowych. Ale często mówi się o wirusach jako organizmach niekompletnych, no bo czegoś im brakuje. Nie wszystkie cechy istot żywych wykazują, stąd przynajmniej w tej fazie pozakomórkowej, stąd trudności z jednoznacznym zaklasyfikowaniem. Pytanie pozostaje, czy ta uproszczona budowa wynika ze skrajnej ewolucji i przystosowania się do pasożytniczego trybu życia, tu moglibyśmy mówić o uproszczaniu struktury wirusów, czy też wynika z archaiczności tych tworów, z
zachowania, budowy z przedkomórkowych etapów życia na Ziemi. Jeśli tak, to moglibyśmy tak czy siak nazwać wirusy częścią biocenozy i moglibyśmy uznać, że najpierw powstał ekosystem, taki praekosystem, a dopiero potem pojawiły się komórki jako twory już wykształconych organizmów. Na pewno są odmienne od wszystkiego tego, co znamy w biologii i w jaki sposób muszą być wydzielone, czy to systematycznie w nadkrólestwo, czy jako na pograniczu istot żywych i systemów nieożywionych, ale jeśli na to odpowiemy sobie, to rodzić się będą również pytania, jak traktować zaawansowane automaty i sztuczną inteligencję, czyli twory człowieka, czy to nazywać jeszcze obiektami żywymi, czy też tylko w części wykazujące cechy życia. Jak widzicie, biologia stawia naprawdę fascynujące pytania, odkąd zaczęło się życie i do kiedy możemy mówić o procesach w pełni życiowych. Jeszcze kilka przykładów z książek. Dość dobra książka, nowa do biologii, na pewno licealiści z tego korzystają albo z podobnej. Tutaj zespół autorski próbuje wyjść w taki sposób, nazywając, tytułując rozdział o wirusach, zapożyczone życie, no bo w jakimś sensie mają prostą budowę, są czynnikiem zakaźnym, ale niejako pożyczają część życia od swoich komórkowych gospodarzy. Autorzy wskazują, że trudno je zaliczyć do organizmów żywych, ale jeszcze jednocześnie opisując wirusy, używają takich słów jak biologia wirusów, piszą o ewolucji wirusów, a więc dokładnie tak jak o wszystkich innych organizmach żywych. Chcę przez to pokazać, że nawet jeden zespół autorski może w jednym opracowaniu nie do końca być konsekwentny, a to wynika z bardzo złożonej i nietypowej budowy i funkcjonowania wirusów. Żeby mówić właśnie o tym, muszą, autorzy sami napisali, że muszą nagiąć wcześniej sformułowane definicje. Natomiast na pewno widzimy związek ewolucyjny ze wszystkim tym, co nazywamy światem ożywionym, a więc można powiedzieć, że pierwsze etapy życia na Ziemi w pierwotnych ekosystemach. Można uznawać za jedną z najprostszych form życia w kontekście filogenezy, ale na pewno nie mogą się namnażać samodzielnie. No, moglibyśmy jeszcze powiedzieć inaczej, a czy inne organizmy, nawet takie, które znamy w pełni, wilki, zwierzęta, gdybyśmy je wyizolowali z środowiska, w którym żyją, czy byłyby zdolne do życia? Też nie, nie miałyby pokarmu, nie miałyby innych zasobów do życia. Czyli podejście ekologiczne ułatwia nam zrozumienie, czym są wirusy, jak je umiejscowić w świecie żywym, w świecie procesów życiowych. Nawet najbardziej rygorystyczne podejście do wirusów uniemożliwia nam zaliczenie do biotopu. To nie jest czynnik abiotyczny. Wirusy są elementem układów ożywionych i z całą pewnością, nawet jeśli nie rozstrzygniemy w tym momencie, czy zaliczyć je do świata ożywionego, czy niepełnego życia, to tak, to i tak musimy zaliczyć do części biocenozy, tej części ożywionej. Na zakończenie jeszcze kilka nowych faktów, które powodują nam kłopoty. Bakteriofagi znane są od dawna. Są to wirusy wyspecjalizowane do pasożytowania na komórkach bakteryjnych. Jest ich niezmiernie dużo i w glebie, i w oceanach. Można powiedzieć, że są czynnikiem regulującym liczebność bakterii, a więc pozostałością po dawnych ekosystemach. Odkryto natomiast megawirusy. Jednym z nich jest mimiwirus, mimi od słowa mimikra, jako że na początku wydawał się tak duży, że to musi być bakteria. Nawet została nazwana Bradford kokusem, czyli taka nazwa typowa dla bakterii. Dopiero potem okazało się, że nie jest to bakteria, że jest to megawirus. Ma bardzo dużo genów jak na wirusy, a niektóre
mogą mieć więcej niż niektóre bakterie, a więc bardzo bogaty zasób genów pozwalający na kodowanie nie tylko własnego najbardziej niezbędnego fragmentu DNA, ale również całej maszynerii biochemicznej pozwalającej na odtworzenie cyklu życiowymi. Jest coś takiego jak Międzynarodowa Komisja Taksonomii Wirusów, która w 2000 roku po przeanalizowaniu różnych za i przeciw ogłosiła werdykt mianowicie taki: wirusy nie są organizmami żywymi. Decyzja została ogłoszona, upubliczniona, a pojawiły się zupełnie nowe fakty, które być może spowodują, że ten werdykt niczym w Sądzie Najwyższym zostanie nieco zmodyfikowany. Otóż duże te megawirusy mają coś takiego, co nazwano wirusowymi fabrykami, a więc sporo procesów i z kwasami nukleinowymi, i białkami, i enzymami, zupełnie podobnie do tego, co jest w komórce. Oczywiście ta fabryka wirusowa, megawirusa uruchamia się dopiero po wniknięciu do komórki swojego gospodarza, ale odkryto coś jeszcze bardziej fascynującego. Wirofagi, analogicznie do bakteriofagów. Przypomnę, bakteriofagi to wirusy, które atakują bakterie, a wirofagi to wirusy pasożytujące na innym wirusie, konkretnie na megawirusach. Razem z nim wnikają do komórki i niejako pasożytują na ich fabryce metabolicznej, wymuszając produkcję własnego wirofagowego DNA, a nie megawirusów. Do tej pory poznano 10 różnych wirofagów, jest to wielka zagadka. Gdybyśmy mieli uznać, że wirusy nie są żywe, no to jak zinterpretować wirofagi, które pasożytują na innych wirusach? Ponieważ niejako są czynnikiem niszczącym megawirusy, to zgodnie z powiedzeniem wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w niektórych komórkach znajdują się na trwale zapisane fragmenty wirofagowego DNA po to, żeby bronić się przed megawirusami. Ten czynnik jest niezwykle ciekawy i inspirujący. Na zakończenie chcę powiedzieć o początkach życia. Analizując fakty, które do tej pory naukowcy odkryli, moglibyśmy powiedzieć, że najpierw był ekosystem, a dopiero potem pojawiły się organizmy komórkowe, czyli metabolizm najpierw pojawił się w tych pierwotnych ekosystemach. Moglibyśmy to nazwać zupą pierwotną, czy na powierzchni iłów, czyli najpierw powstały systemy replikacyjne zdolne do ewolucji, a dopiero potem powstała komórka. Zatem śmiało można byłoby powiedzieć, że wirusy są systemami żywymi, są pozostałością po bardzo pierwotnych ekosystemach Ziemi, wtedy kiedy rodziło się życie i coś, co moglibyśmy nazwać światem RNA. Z podręcznika do ewolucji profesora Dzika kilka rzeczy wynotowałem, wskazujące nie tylko, że to nie błona fosfolipidowa, ta, która decyduje o bytności komórki, ale to właśnie te instrukcje, nośniki dziedziczności są czymś, co moglibyśmy nazwać esencją życia. Nie mogłoby być komórki przed pojawieniem się translacji, a więc najpierw procesy dziedziczenia czy ewolucyjne z materiałem genetycznym, a dopiero potem komórka, co dla nas może wydawać się dziwne i niesamowite. Na pewno translacja musiała zostać w cudzysłowie wynaleziona przez ewolucję jeszcze w stadium przedkomórkowym, w tych pierwotnych ekosystemach Ziemi. Najpierw był więc ekosystem, a potem dopiero komórka i coraz bardziej zróżnicowane organizmy. Moglibyśmy spojrzeć na ten proces jako systemy chemiczne, no bo na pewno nie komórki, które dopiero potem zostały zamknięte, niejako w komórkach wyizolowane. Zatem na pewno wirusy jako pochodzące z tych praekosystemów zaliczylibyśmy do biocenozy i tego moglibyśmy się trzymać.
są na pewno pasożytami, które wyłoniły się na tych wczesnych etapach filogenezy. Te relacje ekosystemowe z drapieżnikami, z konsumentami, z konkurencją, z drapieżnictwem powstały jeszcze w tym świecie RNA, a więc przedkomórkowym. I tak to chyba wirusom zostało. Przypomnę jeszcze ten pomysł, żeby traktować wiriony jako propagule, czyli analogii do zarodników czy do nasion umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska, wędrówki od jednej, powiedzmy, takiej fumaroli na dnie oceanu do drugiej przez bardzo nieprzyjazne środowisko wodne, niezależnie od tego, że są w mniejszym i większym stopniu zależne od innych form życia. Ale tak jak tutaj widzicie wskazany cytat z książki, autor uważa za wirusy, za organizmy żywe. Jeszcze kilka słów o tym świecie RNA, które moglibyśmy traktować jako systemy. Dlaczego RNA? Dlatego, że RNA zdolne jest do dziedziczenia informacji oraz przeprowadzania procesów katalizy, czyli działania jak enzymy. Dopiero potem koalicje genów, tak w cudzysłowie nazwijmy, wyłoniły się jako osobne systemy, a wśród nich pewno pojawiały się wirusy. Jedną z hipotez jest wskazywanie, że DNA jako bardziej stabilny nośnik informacji to prawdopodobnie wynalazek wirusów albo przynajmniej wynalazek z tego samego okresu życia. Wirusom trudno powiększać swój materiał genetyczny w formie RNA, jako że jest niestabilny, ulega szybkim zmianom i mutacji, nie mają też genów naprawczych. Bardziej stabilny jest DNA i on znosi różne warunki środowiskowe. Jeśli Was zainteresowało i chcielibyście więcej wiedzieć, to polecam dwa teksty na moim blogu do przeczytania. A przede wszystkim niedawno ukazała się znakomita książka pod tytułem Planeta Wirusów, czy wirusy sterują życiem na Ziemi. Napisana bardzo przystępnym językiem i dużo elementów takich, które można wykorzystać w zrozumieniu świata żywego. Dziękuję za uwagę. Jeśli są pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Jeśli będzie potrzeba, to włączę Państwu kamery. Dziękujemy serdecznie za wykład. Ja dziękuję ze swej strony i myślę, że też w imieniu innych słuchaczy, ale oczywiście zachęcamy, mamy chwilę czasu i myślę, że uczniowie, którzy tutaj słuchali pana profesora, też jeszcze mają.